Cześć, ja jestem Erw, witam Was w kolejnym filmie. Jestem dzisiaj bardzo podekscytowany, bo chcę Wam pokazać, według mnie, najlepszy, no chyba że o czymś nie wiem, najlepszy easter egg jaki kiedykolwiek miał miejsce w counter Strike'u. I mówię to z pełną świadomością. To jest typ filmiku, który kiedyś bym nagrywał na przykład w Battlefieldach czy w innych tego typu grach. I może wam się wydawać, że na przykład już dużym easter eggiem i ciekawostką na tej mapie jest fakt, że jak tu sobie przebiegniecie, to kot od razu ucieka, czy jak ty tędy przejdziecie, to gołębie odlatują i dzięki temu antyterroryści wiedzą, że ktoś jest na dachu. To też dzięki za info, od moich, za cynk od moich widzów, bo tym wcześniej nie wiedziałem, ale teraz przechodzimy tak naprawdę do prawdziwego easter eggu, który jest na tej mapie i nie będę Wam tutaj spoilerował, ale gwarantuję Wam, że będziecie w ogromnym szoku, także po prostu śmiało oglądajcie dalej. Jeśli sobie podejdziemy do tego pokoiku, to leży tutaj list z serduszkiem. Jeśli na nim klikniemy E, to list znika i pojawia nam się tutaj taki kluczyk. Po kliknięciu E również taki kluczyk podnosimy i możemy e, działać dalej. Gdy podejdziemy tutaj do tych skrzynek pocztowych, wszystkie pięć jest białych, ale jedna jest taka żółta. Jeśli na tej E, znaczy ciśniemy E na tej żółtej, no to ona się otwiera dzięki temu kluczykowi, który wcześniej podnieśliśmy i możemy tutaj podnieść tego typu narzędzie również klikając E. Z tym udajemy się na bombsite i podchodzimy do takiego generatora energii w tym miejscu i to co podnieśliśmy przed chwilą ze skrzyneczki możemy po prostu podpiąć. Klikamy E, no tutaj mam lekko zagłuszyłem, nie słyszycie tego dźwięku, teraz nie będę nic mówił, klikamy jeszcze raz E. I to jest jak gdyby już włączone. Po włączeniu tego możemy dalej udać się do respa antyterrorystów i zrobić kolejną rzecz. Tutaj teraz zwróćcie uwagę, jak będę to klikał. Co się dzieje na tym ekranie tutaj w tle. Ja podchodzę. Teraz dzięki temu, że włączyłem tam ten generator, mogę włączyć coś takiego i kliknąć. Przycisk. W tym momencie tam pojawiła się. Kura w tle. To jest akurat już bardziej nieistotne z tym steregiem, bo ja teraz podnoszę tutaj kluczyk. O, wziąłem go i to jest bardziej istotne, ale pokażę Wam przy okazji, jest tutaj kura i jak gdyby światło się włącza, i, i, i mamy w tej chwili coś takiego na ekranie, tego typu filmik, ok? Po podniesieniu tego klucza możemy udać się dalej. Cały czas staram się Wam nie mówić, co się wydarzy za chwilę, bo, bo chcę, żebyście byli po prostu w szoku, jak to wygląda i że coś takiego jest w Counter-Strike 2 stworzone przez społeczność, bo to jest mapa społeczności i zostało to dodane do gry. Dzięki temu kluczowi, który podnieśliśmy, możemy wejść do tego sekretnego pokoju, który normalnie jest zamknięty, ale teraz, gdy kliknę e. To teleportuje mnie do środka, i to śmiało możecie zrobić na turniowym, na skrzydłowym, na normalnym meczu. Wejść sobie tutaj i sejfować na przykład, broni. Przeciwnicy was nie znają, ale to jest nie koniec. Dopiero się rozkręcamy w tym easter eggu. Gdy idziemy dalej do pokoju, zobaczymy tutaj kotka, który się bawi po prostu z kurą. Próbuję do niej podejść. Jest lekko, cicho, cicho w tle jest muzyka. Natomiast gdy podeszliśmy, kotek się przestraszył i od nas uciekł. Następnie podchodzimy do tej kury. Klikamy na nią E. Klikamy na nią E drugi raz. I kura wyrzuca nam złote jajko. Jajko podnosimy. Wszystkie takie rzeczy robimy, klikając domyślnie E. I podchodzimy z tym jajkiem do komputera. Uruchamiamy go. Co się tutaj dzieje, i w tym momencie komputer wyświetlił nam lokalizację wszystkich pozostałych jajek, które musimy znaleźć na tej mapie. Są one tutaj zaznaczone, ja już oczywiście wiem, gdzie one są, także udajemy się szukać z powrotem tych jajek i podnosić wszystkich. Także e, robimy to. Resp terrorystów za obrazami. Tutaj na ziemi znajduje się jedno jajko, podnosimy je. Możemy iść w tym momencie na górę. Nie ma to znaczenia, w jakiej kolejności e, te jajka podniesiemy. Efekt będzie ten sam. Miejsce z którego wyskakuje kotek tutaj jest schowane kolejne jajko. Podnosimy je. Schodzę w tej chwili tutaj na dół na te donice z kwiatami i w jednej z nich wśród tutaj tych liści ukryte jest kolejne jajko. Idziemy dalej. Niszczymy te oto porcelany i w środku znajduje się jedno jajko. Teraz efekt, który jest jednym z najlepszych, byłem mega w szoku jak to zobaczyłem za pierwszym razem. Podchodzimy do tego okienka, możemy na nie wskoczyć. Nakierowujemy myszką na naszego tutaj gołębia i klikamy E. Gołąb przyleciał nam i wykluł kolejne jajeczko, które podnosimy. Idziemy dalej, podnosić kolejne jajka. Nie liczę, ile już ich podnieśli, podnieśliśmy, nie pamiętam ile jest ich łącznie. Tutaj na górze w tych pomidorkach znajduje się jajko. Też mam nadzieję, że w miarę to widzicie. Trzeba w dobrym momencie kliknąć, skacząc i je w końcu podniesiemy. Nie znam jakiejś. O, udało się. Nie znam lepszej techniki. Czy tu się w ogóle da skoczyć na tą skrzynkę? E, w każdym razie podnieśliśmy kolejne jajko. Idziemy dalej. Tutaj w rogu bombsajtu na ziemi też jest jajo, też je podniesiemy. I z tego co kojarzę, chyba ostatnie jajko w tej chwili nie Nie, jeszcze jest jedno na górze. Tutaj podchodzimy. Uwaga, coś wyskoczy z tego pudełka. Uciek przed nami szczur. I jedno jajko też jest tutaj w środku do podniesienia. Coś mi nie działa, nie mogę go podnieść. O, dobra, udało się, nakierowałem owłupką. I chyba jeszcze jedno jajko minąłem. Gdzieś tu na półkach. Tutaj było, tak. Tu na tej półce jest jeszcze jajko. I wydaje mi się, że to są już wszystkie, gdy te wszystkie jajka zabraliśmy możemy udać się tutaj i podnoszą nam się drzwiczki wcześniej jakbyśmy próbowali to te drzwiczki by się nie otworzyły byłby dźwięk zamkniętych i możemy wskoczyć do kolejnego tajemniczego pomieszczenia i tu jest napisane, że sekretne, sekretny quest kończy się w tym miejscu, ale to nie koniec. Jeszcze nie znikajcie, będzie kolejny easter egg. E, Dziękujemy wszystkim za granie i dzielenie się swoją pozytywną energią w komentarzach. To znaczy dla nas bardzo dużo, dla Mapping Community, czyli dla społeczności tworzącej mapy. E, jeśli pewnego dnia Valve włączy z powrotem jakiś false script, to będziemy w stanie zrobić jeszcze bardziej szalone e, doświadczenia dla Was, i winda będzie z powrotem działała. Do, dopóki to się nie wydarzy, dopóki WALF nie włączy do jakiegoś skryptu, nie wiem o co chodzi, e, bądźmy dla siebie wszyscy mieli i bawmy się Counter-Strike. Tutaj są pokazane mapy, domyślam się, że twórców, właśnie Palace, tu jest jeszcze Marble, jest Pit Stop, Wild, tu jest jakaś mapka ze znakami zapytania, być może jeszcze nie stworzona. Wychodząc z tej windy, wracamy tutaj na resztę terrorystów. I możemy zobaczyć taki komputerek Special Thanks Credity I tutaj kotyk, który to wszystko ogląda Ale to nie koniec Po zrobieniu tego easter egga na site pojawia się coś jeszcze innego Co warto obejrzeć Nagle wchodząc na BS mamy coś takiego, nie? E, tutaj, żeby wam pokazać wcześniej, nic w tym rogu nie ma Natomiast jeśli obejdziemy teraz to miejsce To tutaj mamy depot de composte Po francusku, nie znam francuskiego, więc sobie to przeczytałem do zabawy Gdy kliknę E to w tym miejscu turla nam się piłka, i możemy teraz sobie nią pograć, postrzelać jak to z piłką wiadomo. Natomiast gdy strzelimy w tą zabawkę, cały ekran nam się zamienia na taki czarno-biały, przychodzi burza, grzmoty w tle. Pada deszcz, natomiast widać, że jeszcze to było zrobione przed trainem. Być może jeszcze takich opcji nie było dostępnych w grze, bo tutaj, gdy spadają krople deszczu, to nam się nic nie zmienia na skinach, na broni. I ostatni mister egiem, który już chyba trzeba zrobić na noscope'ie. Eee, wydaje mi się, że normalnie jest, to, to, to nie da się jakoś wejść do tego pokoju. Eee, natomiast jeśli sobie wlecimy, no to pojawia się z powrotem ten nasz... Ta nasza rozwalona zławka z pytaniem dlaczego i jest tutaj napisane RIP. John Michael pęknął zbyt szybko. <grymne> I możemy go rozwalić jeszcze raz. Słyszeliśmy burze, grzmoty w tle. To jest najbardziej szalony Easter Egg, jaki widziałem w historii Counter-Strike'a. Jest jeszcze sporo różnych smaczków na tej mapie, więc dajcie znać, czy chcielibyście je zobaczyć i do zobaczenia w kolejnym filmie. Dzięki wszystkim za oglądanie. Zostawcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie. Przypominam, że w ciągu ostatnich dni wrzuciłem naprawdę wiele filmów na kanał. Więc jeśli ktoś nie widział, to śmiało wejdźcie, zobaczcie, jeśli wam Algorytm ich nie, nie wypluł. No i subskrybujcie kanał, jeśli jesteście nowi. Do zobaczenia w kolejnych fajnych filmach. Cześć.